wracali tylko żywi z czterech świata stron. Smutna to Wiktoria, gdy znów syczą ląty, gdy z poległych szydzi zbudowany schron. Ty, coś walczył za ojczyznę, ty, coś walcząc myślał tak: jak wygramy, to se damy jeden w przód i dwa w spak. Albo by się zdecydować, będzie rozbrykana. Trzeba się zdecydować, albo nauka, festiwale, albo cholera wie co. No, bo tak dwie sroki to ani do Wisły, ani do Oki. Jak mówią na południu Europy, tam bliżej. Bo Wisła to jest polityczna, to nasza gospodarcza. Poznańskie zawsze bliżej Ogonka, Stołeczne bliżej Buzi, tak? Klaso, więc nie co, uczymy się myślenie, czy nie? Co tak waszy się, nie poznajecie mnie? Zmieniłem się? A wy nie. Wypuchniecie równo. Ja was podziwiam, naprawdę was podziwiam. Ja nie, no co, a wie naszego? Wie naszego, co jest chód? Bo kto traci, wiesz, wagę, ten zyskuje odwagę. Wiesz, a kto nabiera wagi, ten ma powagi dobiera. Klaso, słuchajcie, kto chce być mądry, ręka do góry. Witam serdecznie nowych członków Szkolnego Koła Miłośników Filozofii. No gratuluję nawrócenia się w stronę nauki, bo jest to jedyny klucz do potęgi, o jakiej marzymy od lat. Pamiętajcie, nauka, a nie wiedza. Bo ci, co wiedzą, to siedzą za wiedzą. Póki siedzą, jest dobrze. Jak się ruszą, ku niespokoju pod gruszą. Sam też jestem klimatykiem nauki, odkąd zrozumiałem, że nie grunt, tylko głód to zdrowie. Ona, że kolega też to zrozumie. No, w związku z tym Akwama głosi, tego nam nigdy brakowało, nie brakowało i brakować nie będzie. Zanim ten antychryst sprowadzi na jakieś nieszczęście, proponuję dokonać zaprzysiężenia nowych członków naszego koła, bo jestem zaskoczony taką liczbą. Słuchajcie, będziemy ślubować zgodnie z tradycją. Odtąd cała żeńskość nosi miano laury, męskość filonów. Dobrze? Najpierw będą ślubować same laury. Uwaga, laury, co powiem. Będziecie ślubować wierność mądrości przez radę filonów. Czujecie na chwilę, czy nie? Czujecie na? To jest trudne, co mówię. A potem będą filony ślubować zdradę mądrości na wierność laurom. Wiecie? Wszystko, co sprzeczne, jest wieczne, prawda? Wszystko polega na sprzeczności. Zakładamy świadomą sprzeczność. Prawica na lewicę, lewica na prawicę. Laury, proszę, same laury. Ty, Laura. Proszę, zakładamy świadomą sprzeczność. No, Laura, dawaj. Prawica na lewicę, lewica na prawicę, no. No, przysięgi, proszę. Ja powiem, a wy powtórzycie. Te, co nie robią, to są głupie zości, wiadomo. Wiem, że nic nie wiem. 3, 4. Wiem, że nic nie wiem. No, to tekst napisał profesor Sokrates. A teraz filony, sprzeczność ta sama, dłonie na pięści zamieniamy. Ja powiem, a wy powtórzycie. Wszystkie stare filony też, dalej filony. Kochałem Zofię, kocham Zofię i będę kochać Zofię! 3, 4. Kocham Zofię, będę kochać Zofię. Brawo, od tej pory jesteśmy filozofami dopiero. Ale co to znaczy? Czekajcie, gdzie się? Co to znaczy być filozofem? Będziemy żyć krótko, ale mądrze. Bo trzeba się głupocie przeciwstawiać, bo głupota się nasiliła. O, ochotę się wysila, widzicie? Jaskółki nisko latają. Coś nam z góry spadnie. Uwaga, to jest prowokacja, oczywiście prowokacja, żeby przerwać myślenie. Nie wolno przerwać myślenia, albowiem każda przerwa jest przeciwko mądrości. Jako mędrcy zaprzysiężeni już powinni się wiedzieć, że każda przerwa musi się odbić prędzej czy później jakąś powtórką z historii, którą nie wiadomo, kto z nas tym razem przeżyje. Dobrze mówię? I uczy trzeba się samemu, tym jest cały sen życia, a nie być nauczanym. Te pojęcia trzeba odróżniać.
Na nauczycieli nie ma co liczyć, bo nauczyciele dawno zginęli w pedagogicznym ciele. To się właśnie. Dobrze, że się rozumiecie. Czuję tę klaszę pedagogii. Przyszli. Przyszli, bo nie mieli co robić. Słuchajcie. No ja, co ja chciałem powiedzieć? Tak. Czego się warto nauczyć w życiu? No jedynej zdolności, jaką jest umiejętność oddania życia za ojczyznę. Kto umie oddać życie za ojczyznę, ręka do góry? Dobrze, że nikt nie podniósł. To jest pierwszy objaw mądrości. Albo je mądrość uczy, zanim się życie odda, trzeba zrozumieć, czym ono jest, a zwłaszcza w jego istocie. Istota to jest największe skupienie, tak się ją pokazuje. Istota. Niektórzy profesorowie tak ją pokazują, a tak trzeba pokazywać. To jest istota. No i tu matka nauk odpowiada, że istotę życia odnajdujemy zawsze w sumie poprzez różnice pojęć. Wiecie, ta sprzeczność naprawdę... Ta zofia, ta druga część filozofii, filozofia, ta druga część filozofii, zofia polega na sprzeczności. Więc to tak pięknie brzmią naszym przysłowiom ludowe, które są mądrością narodu. Spiesz się powoli. Dlaczego różnica dla życia jest taka ważna, a nie suma? No bo jak ktoś umrze, to taki mówimy, że jemu już jest bez różnic. To jest strasznie proste, nie? I wtedy właśnie leży podsumowany. Nogi razem, ręce razem i rozum przy sercu razem. Ja pokazuję, widzieli się. Kto nie widział, niech się nie martwi, to będą powtarzać. Nie sztuka, żeby ktoś nas sumował, nie? Ręce na przykład. Nie sztuka, żebyśmy sami świadomie od czasu do czasu sobie ręce czymś sumowali. No, na przykład piórem, łopatą, co kto lubi. Wtedy mówimy, że mienie sumy rośnie, sumienie wzrasta. Mówimy o takim, że człowiek jest wartościowy. Bo tak są ręce zróżnicowane z woli tego, co stworzył, a tak są sumowane. A tak są zróżnicowane. Jak ktoś nam ręce sumuje wbrew naszej woli, to jest niewola. Nie idzie, a prowadzą. Dlaczego mnie prowadzą? Bo ruch jest utrudniony. A istota ruchu to też jest sprzeczności. Na co się polega? Ręki, no i o, to jest zasada ruchu, widzicie? To jest ten, to się nazywa ten mechanizm różniczkowy, widzicie ten różniczkowy? Tak wymyślono dyferencjał w dupowozie. No. I ta sprzeczność nazywa się jednomyślnością. To znaczy, że ręka nie ma nigdy pretensji do nogi, jak przejdzie do przodu, to ręka ma się do tyłu. Bo tak chodzą bogowie. Chodzi. Też się daleko nie zajmie. Pod mózgę najdalej. Ja bardzo dobrze się śmiejecie, bo wiadomo, że ani ręka, ani noga nie decyduje o życiu, a zwłaszcza o jego istocie, bo są ludzie, co nie mają ręki, żyją, są ludzie, co nie mają nogi i też żyją, nie? Ty, że co to za? Męka! No, filozofia, to się nie może tak puszczać, kazał. Filozofa, umysł otwarty, czujny jak Ramosz Maju, chodzi. A więc są inne pojęcia ważniejsze, co za życie odpowiadają. Jakie? Jak się kocham na imię? Krystyna Zenek, bardzo przyjemnie. Krysiu, pierwsze pytanie, patrzcie na nie. Co się w piersi bije? Kto? Proszę spokojnie, proszę nie podpowiadać. Co się w piersi bije, Krysiu? No? Śmiało. No śmiało, nie chcesz nic udawać? Tak się zapisali na filozofii istotę. No, co się w piersi bije? Serce, tak? A drugie pytanie sprzeczne, ale co się to serce bije, że ono ma taki ruch obronny? Jak na kardio? Najdłuższa symbolia muzyki. Pa, pa, da, 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 o! No, jak na kardio? Rozum ci bije serce. Serce bije rozum, serce się broni, o, to jest maszyna życia, widzicie? Rozum bije serce, a serce się, a, maja, to widzicie, o, to jest to. Więc dużo zależy. Jak umysł jest kształcony lądy po lądy, wtedy oczywiście mówimy, że życie jest bajką, poezją. Być przysłowia, kto się czubi, ten się lubi. A jak umysł jest tympy, nieszkolony, ciężki, siądzie, to zawał, zawał! Nie! Proszę, jak my dostajemy zawału! Baran jeden, siedzi w tej klasie, jeszcze się wymądrza! Pozerowaj! Wszystko przednio, raz mi dała, ściągnę się z tym pana. Tak na swoje cycerony, żeby się nie wypadły. To jest to. Pierwsze matki brała lata. Głupota sięgnęła po młodzież.
Strasznie niebezpieczne czasy. Moja mama strasznie. Taka jest zaborcza. O czym mówiliśmy? Tak, pani chciałby o tym terora zapowiadać. Zrobimy teraz obraz graficzny. Zostało ucho, dostań teraz oko. A więc problem w serce to są ważne pojęcia dla żywych. Odpowiadają sobie, odpowiadają sobie. Ale to jest ważniejsze. Ja się proszę? Myślę, nie? Janina, tak? A czemu ty w oślej babce siedzisz? Cała karne czuje się aktorem Merzy. Co jest dla życia ważniejsze? Rozum czy serce? Nie, bo nie bądź królową. Woli, matematyka każe porządek. Jesteśmy w Poznaniu, porządek musi być. Co jest ważniejsze? Rozum czy serce? Rozum. Proszę nie podpowiadać. Janeczka myśli. Serce? Proszę nie widzieć kolejności, którą kazała przyroda? To masz na mnie, na kolejność. To masz na mnie, kolejność. Smutki, radości, namiętności, przyjemności. Ale zaraz dojdziemy, dlaczego Janka nie widziała. To jest rozum, a to jest serce. Janeczka, to są dwa światy pozorne, które nam się odbija i prawdziwy to w nas jest. Prawda? No i taka jest kolejność tego pozornego świata. Prawda? Jak mamy rozum i serce, dwa pojęcia, to wiadomo, że ani rozum nie jest prawdą, ani serce nie jest prawdą, bo prawda zawsze leży po środku. Co to znaczy, jak czuję środek, to nie na środku, tylko po środku. To znaczy środek mija. Po środku. Mija bliżej serca. I teraz jesteśmy dopiero zgodni. Prawda? To jest ta filozofia. Jak należy czytać, że dla życia serce jest jego najwyższym dobrem i jednocześnie rozum największym złem. Mówimy jednocześnie, bo czas jest jeden. Jednocześnie. Rozumiecie teraz? Proszę na tym jest pytanie, jak żyć, skoro nie rozum, nie rozum, bez serca to reżim, serce bez rozumu to dyktatura. Tak źle i tak jest. To trzeba żyć zawsze zgodnie z mądrością przysłów ludowych, które głoszą, lepiej ten skarb, mądry zgubić i zgubić znasz. No i oczywiście ryżne pojęć, których używamy w domu, w pracy, na ulicy, tak jak nie wiem, no podłoga, ściana, okno, kobieta, pies, o kobieta na przykład, kobieta. To jest albo własność rozumu, albo własność serca, prawda? Te pojęcia, które wymieniłem, to albo własność rozumu, albo serca. Kobieta, to jest rozum czy serce? Koledzy, macie głos, proszę. Zależy. No zależy, no to co zależy? No, nie, nie leży. Kobieta, rozum czy serce? Obca, serce. To serce, ty kobiety nie miałeś. Kobieta, oczywiście, jest to rozum. Rozum mężczyzna z sercem, bo przypominam, mówimy o prawdzie w istocie. Pamiętajcie, przypominam, kobieta udaje serce, a naprawdę czyni rozumem, mężczyzna udaje rozum, a naprawdę czyni sercem. I to udawanie jest najpiękniejszym teatrem świata. To jest rozumiem. A prawda, że po środku między kobietą a mężczyzną jest pojęcie człowiek, którego często używamy. Człowiek i dopiero to brzmi drugie. Człowiek zawsze bliżej mężczyzny. A zmysły, jak zostały podzielone, zmysły, przypominamy zmysły, proszę grafa. Ro, u, ej, dotyk i smak. Co ma kobieta, co mężczyzna, a co człowiek, proszę bardzo. To jest podział, ścisły podział, znacie porządek, jedna cholera to przekwiecie. A więc kobieta na jakim ta funkcjonuje? Janka, proszę Janka. Dobrze. Dobrze, ten się jest doktora. Dotyk i węg. Tak jest węg. A mężczyzna ma słuch i wzrok, a człowiekowi smak się ostał. A po prostu i teraz dopiero wychodzi z tego, dlaczego Janka nie widziała. Bo kobiety tym, te zmysły kobietom są niepotrzebne. One naprawdę nie widzą, dlatego kurczykują uszy i manują oczy. Nie mów kobiecie o miłości, daj jej dotknąć. Tworzył was wartości. Wartości, które nie zawsze rozumiemy, bo u których trwa wieczna dyskusja. Wartości, skąd się biorą wartości? Bo te pojęcia są na siebie na sadole sprzeczne. To znaczy, o tak, są na sadole sprzeczne. I tu w środku jest was wartości. Dopiero tych wartości wiecznych, takich jak życie, człowiek, smak. I rodzi się pytanie, kiedy to życie ma smak? Kiedy to życie jest piękniejsze? Kiedy smak ma słony czy słodki? Tak naprawdę. Kiedy ma smak?
Słony. A widzicie, jak to widzę? Jest słon i soli. Sól jest największym darem życia. Stąd pojęcie solidarność. Nie wolno nazywać solidarnością, bo to jest największa głupota świata. Trzeba być, a to trudno. Dobrze jest cisza. Dobrze jest to trudność, idziemy na poligon, robimy ćwiczenia. Kilka pojęć zmienia rozumu, zróżnicujemy to przez serce i znajdziemy prawdę w istocie. Razem z całą. Uwaga, otwieramy mnie. Produkt się rozporządza na co dzień takimi prostymi pojęciami jak zdany minus, starość, burżuazja, też jest to zmienia rozumu, materia. Materia, matka, to też jest zło, nie? Matka, wąż, to też jest kobieta do tych wąż, to też myśl, to jest rozum, nie? Do zło, to też jest rozum, porozumienie, o widzicie, porozumienie, to też jest, to pojęcie znacie, nie? A teraz zróżnicujemy. Zawsze zróżnicowane pojęcie minusa, zawsze był plus. Kto się okaza? Starości? Młodość. Burżuazji? Biedota, to jest. To ona będzie, kto jest bez pojęcia. Proletaria. Materii? Tu, pod warunkiem, że uznajemy światopogląd materialistyczny, ale żyjemy w świetle nauki marksistowskiej, która głosi jaki światopogląd? No? Materialistyczny. Co to znaczy nauka marksistowska? Wyeliminowała gwiazdek ducha i czeka, co się stanie. Materia. A prawdą, co mieszka między tymi pojęciami, co leży na tym pośrodku, jak tu był życie człowiek ma, to tu jest to oswobodzenie. O materię trzeba tylko oswobodzić, prawda? A nie wyzwolić. Jak piszą mieście 40. rocznica wyzwolenia miasta Poznania, to jest błąd. Bo jak tu się napisze wyzwolenie, to automatycznie z Armii Czerwonej robi się Armię Zbawienia. To jest sztuczne, prawda? Dla matki, zrozumiane pojęcie jest zawsze ojciec. Dla węża? Jabłko. Tak, mąż po raz pierwszy wszedł do naszej jaśni przez jabłko. Dla myśli? Można powiedzieć nie myśląc, bez myśląc trzeba bardziej wyczytować, żeby bardziej rozumieć, a więc zawsze jest błąd. Zróżnicowane pojęcie myśli jest błąd. Wiesz, o czym mówię? Żeby nie mówić cnota i nie cnota, trzeba bardziej różnicować. Cnota i niestałość. Dla zła? Dobro. A dla porozumienia? No właśnie, żeby nie mówić nieporozumienie, tylko? Konflikt. Dobrze, bardzo. Konflikt jest zróżnicowane pojęcie porozumienia. A teraz dla plusa i minusa prawdą zależy po środku. Bliżej plusa jest zawsze? Zero. Dla starości i młodości? Duch. Przypominam, dla ducha młodość jest najwyższym dobrem i jednocześnie starość największym złem. Tak trzeba rozumieć. Dla burżuazji proletariatu? Rewolucja. Dla rewolucji proletariatu jest najwyższym dobrem, burżuazja największym złem. Tu jest odrodzenie, osobodzenie. Dla matki ojca? Dziecko. Dobrze, dziecko. I tu jest odkrycie. Dla dziecka ojciec jest najwyższym dobrem, a matka największym złem. I tak jest naprawdę. Ale w czym to się zło w pozornym świecie odbija? To kiedy matka głaszcze, pieści, dotyka, całuje, to dziecku czyni największe zło. Wynikiem tego tak dziecko rysuje słoneczko. O, widzieliście? A to nie jest słoneczko, jest to matczyna ręka widziana z dołu. O. Dla węża i jabłka? Ewa, dobrze. Dla myśli i błędu? Nauka. Tu też jest odkrycie. Dla nauki błąd jest najwyższym dobrem, a myśl największym złem. Stąd jak popełnimy błąd, co mówimy z reguły? Ło, bo ja myślałem. Dla zła i dobra. Istota to jest ten klucz do tej świadomości. To jest klucz, to jest dziurka w klucach, to jest ten klucz. Dla porozumienia konfliktu emocje. Co to są emocje? Niekontrolowane siły wydzielone przez serce. Dopiero potem musi rozum siedzieć w niebieskich mundurach z boku na stadionie. Dalej, tylko panie my jesteśmy już po przysiędze. My jesteśmy ze szkolnego koła mieszników filozofii. Którego ja jestem przewodniczący. Tak. Tak? Tak jest. I które zapraszam dzisiaj na formy polskiego odrodzenia, na FPO i tym mieliśmy się oświecać. To my jesteśmy ze skanem, bo jest skanem to szkolne koło mieszników ferio. Którego ja również jestem przewodniczący. Tak, bo pan jest również przewodniczący. Zapraszam na festiwal piosenki obrany. O tym się mieliśmy oświecać. Do lampy chce się oświecać. A czym się ma oświecać? No światłością, a nie światłem. No. Łączy.
No przecież to... Przede wszystkim to ja kazałem przywieźć to hasło. Jakie? SKM! Szkolne koło miłośników fizjologii! Którego pan jest przewodniczący! Zalegaj, jakie kemy... Co tu się włączę? Zapraszamy na FPO dzisiaj! Na festiwal! Nie! FPO! O. Fizjologiczne problemy oblucji! I będziemy oświecać się prawdą! O. Dobrze! O! Ale nieprawdę! O! Ale nie dziwię, jak ktoś tu przyjdzie ze szkolnego koła miłośników parmazonów, też patruje. Ja również jestem przewodniczącym! Ale to przez te skróty tyle poruszy! Ty się nie odwiedzaj, przez te twoje nawroty tyle sromotów! Skończ się z tą targowicą, chłopcy! Ustaw ten eksponat na środku! Bo coś tam lata, proszę? Ustaw na środku eksponat! Gdzie? Tyłem do przodu! Aha, Tyłem! Ja tu miałem tyłek do przodu! Jej! Dziewczynki, klasa! Dziewczynki, chłopcy! Mamy tutaj zajęcia. Proszę o spokój i skupienie. Chłopcy, co, mieliście figę na pół rocza? No ja jestem prymusem, to wiadomo. Co to wiadomo? Ja też wiadomo. A? Raz. No i właśnie potrzebny taki wzorowy publikacjonista. Ta łóżka. O, ty, ja. Co jest? Czy ja mogę wyjść? Wyjdź. A tu nie może? Co do mnie takie dowcipy? To jest ta. Ta łóżka, bo wyleci. Nazwisko! Mówię ślepy, tam to jest łóżko dole. Moje nazwisko. Moje laskowi. Zostań tu płaskownik. Zasa, też trąbka pękła. Zasa, co jest z wami? Za co jest z wami? Stań przemysłowej odległości od armatury. Od armatury, powiedział. A, to zawsze schowane jest jak schowane. Armaturą. No, uda za to kiber. Mam gorsze garażonka. A ile na przykład za odległość wynosi? Nie podpowiadać, klasa. Odległość? Cicho. My się tego nie mieli. Pomyśl. No ja też nie wiem. Na chłopcu! A na chłopcu? Na chłopcu 21 cm w krajach, gdzie są muszle. Kasia, już się śmieje się? Byliśmy na wyżej, tam nie było. Ślady po złodziejów, co ukradł. Na co czekamy? Nie wiem. Rozpoczynamy pokaz tych pozornie łatwych czynności. Dzięki, nie obiecujcie sobie. Bardzo, przypomniało mi się, że mi się nic nie chce. Nie miał dużo zapału, ale w tym sensie, że ja jajka zawołam, bo on lata jak w peherze. Nie trzeba! Posiadamy sztuczne organy. Posiadamy, co? No, tak? Nie, no, tak? Dobrze. Dobrze. Nie, no, tak? Dobrze. Nie, no, tak? 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 Wszędzie załatwiać, że... A czym ty mówisz? Że ja mogę panu coś załatwić. A czym ty mówisz? Że z tyłu sklepu już tak wiemy, że z przodu można też klubę. Mamy paluszku to mamy. A mnie chłopcze nie interesuje, w którym ty masz paluszku. Ja z tobą nie będę dyskutował. Moje hobby to paletologia. Chłopcy, dziewczynki. Interesują mnie kompleksowo integralne i dezintegralne współczynniki trudności, determinujące utrzymanie kultury i czystości w miejscach swoistej intymności. A głównie interesuje mnie obecnie problem, dlaczego ostatnio chłopcy nie trafiałem do oczka. No bo to trudno do oczka. Nie plasnuj na zajęcia! Gdybyś znał ten problem, to byś wiedział, że rzecz się ma nie w kafelgach hiszpańskich. Nie w bateriach francuskich, a nie tym bardziej wszystkim bideta. Tylko w rozumieniu, po co wszyscy posiadamy te otwory? Dlaczego one są zdolne? A coś? Kłocznia, pewnie raz. Obluzja zewnętrzna dwa. Co jest? Ciężko leci. No, ale co to za ślepa kicha? Po co ci dali sztuczną należność?
do mnie nawet taki spogląd. To już od tego, to ona się zabije. Się przyzwyczajać. Ja sam zrobię taki. Dobra, tu przebierz. Mam to w bucie. A widzisz, Mopcia, przez całe życie trzeba w pokorze, a nie w bucie. To tylko pokorny siele do wróbel w garści. Prawie noczka. No musi się nastawić, bo nie zawie. Kumasz, noczko! A czyje to oko? Moje. Twoje! Moje? Bo się odbija, bo tak lśni. A w tym sensie? No. O, teraz zęby widać. Nie baw się. Tak się mogę do budzi na to. Bardzo ważny moment. Proszę zwrócić uwagę na wyraz twarzy. Klasa, klasa, tak się chifracie, chifracie, a przyjdzie to do czego, to kichacie obok. To jak nas widzą w toalecie, na którym piszą o nas na świecie. Się nigdy tak długo nie robiłem. A trzeba, bo jak trzeba, to trzeba zostać po godzinach pracy. Prawda, dyrektorze? I to jest właśnie ten moment. Brak zgodności myślenia z wykonywaną czynnością. Prac jest to zwane marnotrawstwem. Ciałem jesteśmy obecni, a duchem jesteśmy sobie w innym ciele. A to dyrektora. A to ma być tak! Rozumiem. Tak, każdy w daszek musi mieć daszek. Zwłaszcza zimą. Zimą. O, proszę. A kto teraz to będzie wycierał, czyścił? Kto? Cisza? A kto da na to jeszcze fundusze? Cisza? No bogaty ten cisza. Te fundusze to sobie mogą pozwolić, to kto? Bo tarak to tak, to przepraszam. To czuję, że mąż i wejdzie. Właśnie, że nie dali. I dlatego przechodzimy do drugiego rodzaju oblucji. Drugi raz tutaj. Co ty robisz? Ja zrozumiałem, że mamy pokazać, jak się u nas załatwia z grubsza. Wyniesie się eksponat, chłopcze. Chcemy złapać porozumienia. Ale chłopcze, przecież nie... Bardzo przepraszam, chciałem się dowiedzieć, co z naszym festiwalem. A do oczka trafia? Jak to co? No przecież mieliście rozrobić sali gimnastycznej. Przecież tam jest duszno i śmierdzi trampkami. To nie jest miejsce godne uprawiania sztuki. Bo festiwal to nie sztuka, tylko show business. Wyjdź za drzwi! Lasa, lasa. Najpierw się nauczymy, a dopiero później się zabawimy. Dziewczynko, powtórz to powiedziałem. Szybko i wyraźnie, głośno. Najpierw się, głośno. Najpierw, cicho. Słyszycie? Znowu komuś leci na deskę. Chcielibyśmy podziękować komitetowi rodzicielskiemu, który w porozumieniu... W naszym konkursie już zapowiadana Lala z Podhala. Cicho, bo się skręcę. Słuchajcie, ty musisz nam utrudniać. Jesteś doświadczonym festiwalowcem, mógłbyś nam pomóc. A w ten sposób tracisz tylko popularność, na którą inni tak ciężko pracują. No cóż, proszę państwa,
Nasz festiwal rozpoczęliśmy niespodziewanie od pokazania artysty, który zszedł na psy. Bestfolia! Ale dobrze odbija. Bo faktycznie w tym alcogu wyglądam jak ten do krzyżaku do Polski sprowadził. A jak się ten cymbał nazywał? Dobrze, Mazowiecki, a ten cymbał jak się nazywa? Czarwiedzi, bo cholera wie co sprowadzi. Nie o sobie mówię! Nie o sobie, łachmaniarzu! A galateria się odezwała, no. Tu ty ciup nałożył klapy, mu się świecą jak włozy, włozy tywa udaje. Co ty ciup? Zdążyło szkolne koło miłośników strojów galowych. Oj, Jaśku, to robocizna jest tylko nasza. Robociznę podsyłają, bo tu jest zawsze ochocza siła robocza, rozumiesz? A co nasza duma narodowa miała kiedykolwiek coś wspólnego z mokingiem, co? Skromny ubrania, chodzi cierpienie godne czci i poszanowania, a pod wykwintnym strojem zawsze śmierdziało moralnym gnojem. Babcia mi mówiła. Babcia? Co nie wchodzi sobie drzewo ginekologiczne? Nawet. O, przepraszam, babcie. Ten program podrę i będzie miała z pamięci jak loska, mówię. Proszę państwa, niewykluczone, że nasz program rozpocznie się od mordobicia. No, nareszcie sensowny tekst. Nie będziesz pierwszą ofiarą, dolej. Ja to teraz wrócę. Aha, państwo wybaczy. I, no, państwo, masz klaso, nazywa się państwem. To jest przykład rzucenia pojęć bez pojęcia. Widzicie? Trzeba rozumieć, co się mówi. Od tego trzeba zacząć. Państwo. A skąd się państwo wziął? Ej, to jest wszystko proste. Bo to jest proste. Jak to jest wszystko proste. Jak to jest proste. Jak się rozumie. Ja się rozumie. Jak to jest... Patrzcie, jak jednostkę się pomnoży razy 4 miliardy istnień, co da automatycznie jakie pojęcie? Ludności, nie? A ludność podzielona granicami i prawem? No rozumiecie to, no. Daje właśnie pojęcie państwa. A to jest wszystko państwo. Ludność podzielona daje państwo, a państwo zainteresowane jest tworzeniem dobrobytu. Dobrobyt tworzą zawsze społeczeństwa, zawsze skazane na śmierć. Nie? To jest to przegrane. Na zasadzie murzyna. Zrobiło swoje, a to jest teraz zróżnicowane. Ludność jest zawsze zróżnicowana przez pojęcie ludzkości. Zawsze dochodzi pierwiastek twardszy. Góra jest miękka, dół jest twardszy. To robi zawsze podstawę, rozumiecie? Państwo jest zróżnicowane przez pojęcie ojczyzny. Rozumiecie, że teraz jak siedzimy, to jest właśnie i państwo, i ojczyzna. Bo nie wolno założyć, że jak jest państwo, to nie mają przyczyny, bo jest to chore założenie. To co ten... Jaśko! Kurde, męsieni, tutaj słuchaj tego, no. Godłem państwa, Janka sobie zgodę pitać do państwa. No. Orzeł! A godłem ojczyzny? Pociąg. No, te dwa ptaki, jak się przypatrzycie, są właśnie skonstruowane na zasadzie totalnego zróżnicowania. Zobaczcie, no, widzicie, na orła i na bociana. Orzeł, bocian jest tak skonstruowany, jakby sobie jaja z orła robił. No, zwróćcie uwagę na dziób. Orzeł ma dziób krótki i biały, kręcony, a ten długi, prosty, czerwony. No i jakaś tajemnica przyrody. I co nasze mamy, to nauczę. Dobrobyt jest zróżnicowany przez pojęcie rynku. Społeczeństwa przez pojęcie jakiego narodu, dobrze. A życie, przeciwieństwem życia jest zawsze śmierć, prawda? Śmierć i życie. Tak, życie. I teraz, a prawda to leży po środku, to co chciałem powiedzieć właśnie. Jaśko! Żeby tyle siedzieć, to słuchaj, no. Dla ludności ludzkości wieczność. Wieczność, widzicie? Dla państwa ojczyzny miłość. Jak używamy pojęcia miłość, trzeba wiedzieć, że po dwóch stronach jest państwo i ojczyzna. I teraz okazuje się, że dla miłości ojczyzna jest najwyższym dobrem, a państwo największym złem. Koniecznym. Co to znaczy? Jak ktoś naprawdę chce kochać ojczyznę, to to może tylko zrobić przez poszanowanie państwa. Co to znaczy szanować państwo? Współczuć mu, a nie schlebiać. Dla społeczeństwa i narodu wolność. Wolność, to jest tym się szachuje ostatnio. Dla wolności naród jest najwyższym dobrem, a społeczeństwo największym złem. To też trzeba wiedzieć. Dla śmierci życia walka, to już mówiliśmy. A tu się tworzy bardzo dziwna historia, pani wspaniała. Byt i dobrobyt. Nauka już doszła, że byt określa zawsze co?
Świadomość tak blisko bytu, że byt ją określa, a nie dobrobyt. Jak sądzą nasi sąsiedzi zanieży tam na południu bliżej Cycku, rozumiecie? A teraz, ale nauczyciela ludzkości tam świadomość może szli na wyższe piętra, burząc poprzedniej świadomości. Przez burzenie, w myśl zasady Józefa Strzeka, SBB, szukaj, burz i buduj. No, wiesz, na przykład ludzkości, era, w której żyjemy, rok 1985, cóż ono oznacza? Domyślę, no, że tyle lat minęło od narodzin Chrystusa. Chrystus był pierwszym nauczycielem ludzkości, oczywiście w pojęciu, w sensie materialnym, odrzucając pierwiastek mistyczny. Sam Chrystus był nauczycielem ludzkości. Drugi, który nam zburzył świadomość, trzymał słońce, ruszył ziemię, to był taki Kopernik wymierzli. On powiedział, że żyjemy w pozornym świecie, gdy myślimy bardzo źle, zburzył świadomość. I trzecia jest to słowa, 10 dni to wstrząsnęły światem w 17 roku, to był Lenin. Tak, Lenin. Te trzy wielkości umysłowe tworzą erę, w której żyjemy. Erę, w której żyjemy. Co to? O, erę szkolenia ludzkości. Bo przyjmując, że po hebrajsku H czyta się jak Esz, jesteś naprawdę w szkole. To wszystko ma sobie rozumieć. Nie? I to są największe gwiazdy na niebie świadomości. Raczej gwiazdy, żeby pamiętać. Gwiazdy na niebie świadomości. Klasa, o co oni walczyli, proszę powiedzieć. To ich łączyło. O co oni walczyli? No, o wyzwolenie ludu spod władzy ludzi. Ludzie się odpowiednio nazywali za czasów Chrystusa, był to Cara, nie, Cezar. Cezar plus administracja, za czasów Kopernika inkwizycja plus administracja, za czasów Lenina Cara plus administracja. Cara udało się zwalczyć. A ja mam teraz pytanie, słuchajcie, a wy na ten czas do kogo siebie zaliczacie? Do ludu pracującego czy do ludzi pracy? Znaczy cztery, uczyć się jednym słowem, zobaczcie jakie są wyniki. Trzy, cztery. Ludowa. Brawo! Dlatego Polska nie jest ludowa, tylko ludziowa. Trzeba dużo walczyć, żeby uzyskać jej wieczność. A to jest po drugiej stronie, prawda? Tu jest wieczność, widzicie? Tu jest wieczność. Klasa, ale wy musicie się włożyć, bo jak was to ludzi, to powiecie, że to jest bez sensu, bo ja na idiotę wychodzę. No. Zrobimy natychmiast festiwal. Pięć festiwali zrobimy, jak będzie tego. Ja sobie biuro nie tu włożę, a tu sobie włożę. To ci kiedyś w twarz napluje pierwszy, lepszy cień, że się biłeś, że walczyłeś, by luksusy mieć.